Jak wygląda pakowanie paczki w Abra Team? Zaczynamy sobie od autorskiego foliopaku i dorzucamy dwie wlepki gratis. Następnie bierzemy autograf. Darek wybrał dzisiaj czarną koszulkę Abra Team. Dodatkowo czapka z daszkiem, której wcześniej nie było. Dorzucamy oczywiście zeszyt, a na sam koniec brelok Abra Team. Już teraz wejdź na www.abraety, pierwsza linijka w opisie. Widzowie, to jest niesamowite, ale poznaliśmy budowniczego map właśnie w Stumble Guy, który jest moim widzem i robi jedne z najciekawszych map, jakie w ogóle są. Mówimy tutaj o naprawdę złożonych mapkach, na przykład miastowe ruiny, czy właśnie parkour w mieście. Dlatego dzisiaj będę testował jego mapę oraz mapę od innych widzów, więc nie wyłączaj tego filmu. Zacznijmy sobie od parkour w mieście. I widzowie, jeżeli chcecie być totalną Sigmą w Stumble Guys, to raz na tydzień wchodźcie na koniec sklepu i wpisujcie kod ABRA, czyli Abra. To nic trudnego, a jestem bardzo wdzięczny za pomoc. Ja, żeby nie było, nie odpalałem sobie tych mapek, to Julka mi je podsyłała i popatrzcie na to. Mamy widza, który robi tak grube konstrukcje, a ta mapka i tak jest brzydsza od tej, w którą będziemy niedługo grali, ale popatrzcie, jak to jest mocno przekminione. Serio, że jeżeli ty chcesz właśnie się uratować, to musisz na odpowiedniej wysokości w ogóle na to wszystko przeskoczyć. Masakra. Naprawdę, tu jest gigantycznie grubo i słuchajcie, najgorsze w tym wszystkim jest to, że ta mapka przez swój rozmiar, przez to jak jest gigantyczna, to nie wiem nawet, którędy mam iść. Dobra, ta platforma idzie już, słuchajcie, do góry, więc my sobie właśnie na nią wskoczyliśmy i teraz, słuchajcie, no właśnie, ja nie wiem, którędy iść. Dobra, pójdziemy sobie, słuchajcie, tutaj. Przeskoczymy sobie ładnie, pięknie tędy i teraz, słuchajcie, szukamy przejścia. Ewidentnie, słuchajcie, szukamy sobie tutaj przejścia, no nie? To nie będzie naprawdę łatwe, żeby dowiedzieć się, gdzie, słuchajcie, w ogóle nawet jest meta. Meta jest gdzieś tam na górze. O, wow. Jaki to jest w takim razie labirynt. Ja i tak naprawdę bardzo dużo przeszedłem jakby tutaj idąc lewą stroną, że mogłem uniknąć całego tego syfu. Ja nie mogę. Ale gdzie teraz? Okej, na te barierki musimy przeskoczyć, ale przyjrzyjcie się temu, naprawdę. Tak rozbudowanej mapki od widza to jeszcze chyba nie dostałem, a tak jak mówię, druga będzie jeszcze lepsza, nie? Będzie jeszcze, słuchajcie, dużo lepsza. Dobra, tutaj sobie, słuchajcie, lecimy. O, w ten sposób. Dobra, ładnie, pięknie. Tutaj sobie przeskoczymy. Pytanie, jak tutaj sytuacja z checkpointami, bo tego, słuchajcie, nie wiem. Natomiast wiem, że sobie tak, zejdziemy na to. Teraz, słuchajcie, musimy sobie... O kurde, czy my co my mamy zrobić? A, tu jest odbijacz! Tu, słuchajcie, jest odbijacz, który jest fejkowy na zasadzie, że... O kurde! Ja myślałem, że my mamy iść tymi fioletowymi pypkami. A tutaj, słuchajcie, proszę, no naprawdę, jest to gigantycznie przekminione. Dobra, tylko że my teraz musimy się odpowiednio, słuchajcie, wybić. Dobra, 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 dobra. I czy jestem w stanie tam doskoczyć? Nie, słuchajcie. Nie jestem w stanie. Ej, dobra, to jest naprawdę, słuchajcie, gigantycznie trudne. Dobra, 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 lecę, 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 ale jestem maksymalnie w stanie dolecieć tutaj. I gdzie dalej, słuchajcie? No nie jestem w stanie nic już więcej zrobić. No to jest max, gdzie jestem w stanie się, słuchajcie, dostać, no nie? Dobra, dlatego też, słuchajcie, stwierdziłem, że spróbuję się wrócić. I może tutaj, słuchajcie, będzie jakaś podpowiedź. Może to my mamy w ogóle przechodzić tędy na przykład, o czym wcześniej po prostu nie wiedziałem, no nie? Że tędy jest normalnie przejście. Dobra, lecimy sobie tędy, lecimy sobie tędy. Tutaj, słuchajcie, jest ściana, więc nad nią oczywiście chciałbym przeskoczyć. Kurde, ej, ale ta ściana jest tak prędka, że to naprawdę, słuchajcie, nie jest łatwe do zrobienia. Okej, i widzicie, nie da się, ale dobra, dostałem się tutaj. I teraz tak, słuchajcie, musimy jakoś dostać się tam na metę. Mamy tutaj, słuchajcie, małą taką właśnie trampolinkę. O, wow! Ej, dobra! To jest kilka możliwości, jeżeli chodzi o przejście tego, ale sami widzicie, że to jest hardcore, słuchajcie. To jest totalnie hardcore. Dobra, uciekamy stąd, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, lecimy na metę, słuchajcie. Czyli tam to był jeden wielki skam. To było, słuchajcie, oszustwo, z którym właśnie w tym momencie wygrywamy. Wchodząc na metę, słuchajcie, obejrzyjmy to jeszcze raz. Jestem ciekaw, czy tam były inne drogi, czy jednak to było oszustwo, ale ja tak czy inaczej daję 10 na 10. To w takim razie teraz zagrajmy, słuchajcie, w drugą jego mapeczkę, czyli miastowe ruiny. I widzowie, przypominam, że jeżeli szukacie najlepszego prezentu na święta, bo wiecie, że na przykład dostaniecie kaskę pod choinkę, to wpadajcie na www.abraety, żeby zakupić sobie taką cieplutką bluzę, koszulkę czy czapkę. Dodatkowo na sklepie wylądowały już nowe smycze właśnie z logiem Abra Team i są rewelacyjne. A wysyłka wszystkiego już w 24 godziny. Do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem gratis, gdzie jestem ja i mój pies, oraz jedną naklejkę i drugą także gratis do każdego zamówienia. Więc wejdź teraz na www.abraety. I ta mapa naprawdę już totalnie rozwala głowę. Słuchajcie, ja nie wiem, co ja mam tutaj zrobić, ale w jakiś dziwny sposób muszę to przejść. I popatrzcie, ja już na start, słuchajcie, nie wiem, gdzie jestem, nie? Naprawdę, ja nie wiem jakby, co tutaj się dzieje. Faktycznie są to, słuchajcie, ruiny. I no, gość nie kłamał, słuchajcie, z nazwą. Ewidentnie, słuchajcie,
oczywiście, z nazwą to on kłamać nie kłamał, ale no mam nadzieję, że to jest w ogóle, słuchajcie, do przejścia, bo sami widzicie, że tu się robi już ciężko na w ogóle sam start, no nie? To o czym my, słuchajcie, mówimy, nie? O czym my mówimy, że ja nie jestem w stanie tutaj, słuchajcie, tego przeskoczyć. Ja cię kręcę, co to jest, słuchajcie? Dobra, czekajcie, ja bym sobie What? Co to za turbo doładowanie? Ej, 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 wariacie, wariacie, wariacie. O co tutaj chodzi? Czekajcie, a może ja muszę tędy jakoś? Dobra, tutaj się odbije. No nie, no spadam znowu teraz do środka. O kurde, co to jest, słuchajcie? Co to jest? Ej, ale to jest mocna mapeczka, naprawdę, słuchajcie, dobra. Okej, i teraz, słuchajcie, ja chciałbym się dowiedzieć, gdzie ja w ogóle mam iść. Tam jest, słuchajcie, meta, a tutaj w tę stronę co jest? Tu też jest jakieś przejście, słuchajcie. No dobra, to dawajcie, pójdziemy sobie tędy, a przynajmniej spróbuj. No ej, to są, słuchajcie, to są ewidentnie ukryte platformy do góry nogami, które przyspieszają. I dlatego jest takie przyspieszenie z tego. Nice. Ej, to naprawdę nice w takim razie. No bo popatrzcie, co tu się dzieje. Dobra, spróbuję tutaj, słuchajcie, podjechać. No nie! Ej, dobra. Gość naprawdę fajne mapki robi, bo są wkurzające strasznie, słuchajcie. No strasznie są wkurzające. I nie mam bladego pojęcia, słuchajcie, co ja mogę zrobić, żeby ją tutaj przejść. No bo sami widzicie, że to, słuchajcie, jest jakaś masakra. No popatrzcie na to, 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 dobra. No i przerzuciło mnie oraz na drugą stronę. Chłopie, co ty robisz z tymi saniami? Czy wy to widzicie w ogóle, widzowie? Czy wy widzicie, co tu się dzieje? No ej, no, no nie, no nie, do góry, do góry, do góry. O, strasznie głupi jest tutaj początek. Akurat jak jeszcze całą mapę na przykład szanuję, no nie? To muszę przyznać, że słuchajcie, początek jest mega głupi. Bo my doceniamy oczywiście trudne mapki, no ale tutaj je, wiecie, ja nawet nie wiem, słuchajcie, w którą stronę mam tak naprawdę pójść. No, serio, popatrzcie, co się dzieje. Dobra, jestem, słuchajcie, po drugiej stronie, tu... Nie! Szkoda, słuchajcie, że jest tak fajna konstrukcja, bo naprawdę mapka byłaby świetna do grania, a tak będę musiał wystawić strasznie niską ocenę, dlatego, że po prostu w to grać się, słuchajcie, nie da, no nie? Jakby nie da się w nią grać. A jakbym, słuchajcie, olewał te trampoliny i próbował w ten sposób, słuchajcie, po prostu, ale to też się tak nie uda, słuchajcie, to też nie ma w ogóle, no jakby, popatrzcie, co tu się dzieje, nie? To nie ma żadnego, słuchajcie, sensu, no dobra. Ale teraz, słuchajcie, o, tak można się, słuchajcie, tutaj podbijać i gdzie dalej, słuchajcie, gdzie dalej? Dobra, czekajcie, z tego robię tutaj, ale... Widzicie, jakby, i co, i na tym polega mapka, że ja mam się, słuchajcie, tak męczyć z tym? To na pewno nie na tym to polega, no. Nie wierzę, słuchajcie, że na tym ma polegać ta mapka. No dobra, teraz, słuchajcie, już trochę podbijaliśmy się, ale i tak spadam na dół. I tak spadam na dół. Ej, dobra, tutaj, słuchajcie, będę musiał naprawdę dać, nie wiem, no 2 na 10. Jakby, bo ja naprawdę doceniam, że gość robi ciekawe rzeczy, ale to jest po prostu niegrywalne, nie? Dosłownie, to niestety, ale nie jest grywalne, mordo. Dobra, co my tutaj mamy dalej? Tobio, popatrzcie, dla Berki, fajna mapa, kod Abra w sklepie, please zagraj w to Abra. Pozdro. No to skoro tak, to stary, no zagramy sobie jak najbardziej, czemu by nie? Jak to wygląda? Mamy napis Abra. Okej, okay. Mapa jest dość krótka, ale czy będzie prosta, to tego nie wiem. Słuchajcie, mamy tutaj kilka możliwości, widzę, na przejście. Ja spróbowałbym, słuchajcie, pójść mimo wszystko tutaj środeczkiem. Aha, tu są takie odbijacze. Dobra, zaczyna się nieźle, słuchajcie, zaczyna się naprawdę nieźle. Czyli teraz tak, słuchajcie, tutaj trzeba zrobić tak, tutaj trzeba zrobić właśnie na to. Teraz pojedyncze oczywiście klocki. Dobra, widzę, że tutaj jest dużo tych kul armatnich, ale spoko. I teraz właśnie wskakujemy na napis Abra. I to jest specjalnie chyba trampolina, żebym ja mógł sobie podziwiać, słuchajcie, ten napis, rozumiecie to? Ale gość to przekmienił, no naprawdę. Nie trzeba, słuchajcie, robić mega ciężkich map, żeby Abra to docenił, no bo kurde. Ej, tak ładnego Abra to ja dawno nie widziałem. Naprawdę rewelacja. Lecimy sobie tutaj oczywiście i tutaj widzę, że też to przejście powinno, słuchajcie, być mało skomplikowane, chociaż tu jest dość wysoko. Ale dobra, jesteśmy w stanie to doskoczyć, dobra. Tutaj wiadomo, że się ślizgamy, ale sanie świętego Mikołaja. I tak by się ślizgały, więc jakby spoko. Dobra, tutaj tym bardziej będzie ślisko, więc naprawdę trzeba uważać. Okej, 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 okej. Dobra, i teraz schodki. Teraz schodeczki. No, nie najtrudniejsze, powiedziałbym, te schodki, więc mapeczka całkiem fajna, słuchajcie, naprawdę całkiem ciekawa. Dobra, tutaj jest młot i tutaj już też będzie meta. Okej, nie, meta to jeszcze nie, ale tutaj sobie wjeżdżamy. Tu się... Ej, dobra! To jest gigantyczny błąd, chłopie! Ja cię kręcę! Jak ty tego nie zauważyłeś, mordo? Ej, nie, serio, ty tego nie zauważyłeś? O co tutaj chodzi? Chyba, że to jest troll, chyba, że to jest troll. To w takim razie to zmienia trochę postać rzeczy, no nie? Ale strasznie dziwne, strasznie dziwne. Dobra, i teraz tak, słuchajcie, musimy sobie wskoczyć z tego tutaj ładnie na to. Niestety, ale napisu Abra naszego wspaniałego nie widać. Wow, 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 dużo, dużo dalej się skacze z tego ślizgu, no nie? Ale teraz podbijamy sobie, popatrzcie tutaj, ładnie, pięknie, ciach, ciach. I siemano, mamy to! Fajna mapeczka daje.
daję 8 na 10. No to kolejna mapeczka od tego autora. Mapka dla Abry. Fajna mapa, łatwa, dużo checkpointów. No przecież to brzmi jak idealna mapa dla mnie, bez kitu. Ale czy faktycznie tak będzie, o tym się przekonamy. Dobra, no to wygląda, słuchajcie, na bardzo prostą mapę, ale no wiecie, one są zdradzieckie, takie mapeczki. Chociaż gość napisał wprost, niby ma być łatwa. Więc przekonajmy się, czy faktycznie, słuchajcie, tak... Tak będzie, no zaczynamy, widzę, całkiem miło, słuchajcie, całkiem fajnie. Dobra, to ja sobie przeskoczę tędy. Teraz tak, z tego sobie polecimy. O kurde, co to było? Dobra, słuchajcie, ta mapka faktycznie wygląda jak dla noworodka, no nie? Naprawdę, jak dla noworodka, no o czym my mówimy, no, przynajmniej do tej pory, słuchajcie. Może zaraz będzie jakoś trudniej, bo to, słuchajcie, robi się aż niepokojąco proste. Okej, dobra, tutaj sobie lecimy oczywiście boczkiem. Ej, to jest w ogóle fajny patent. To na swoich mapkach mógłbym, słuchajcie, coś takiego mieć, że jest taka gigantyczna platforma, no nie? Właśnie ślizgająca się. Fajne, naprawdę fajne. Dobra, tutaj sobie przeskakujemy i co? I to jest jakby... naprawdę, to jest poziom trudności tej mapy? Ale dobra, było napisane. Było napisane, że ma być prosta, ale nie wiedziałem, że aż tak... Co to jest? Chłopie, no naprawdę. Serio, tu nie jest trochę za prosto twoim zdaniem? Wariacie? Dobra, ja sobie tutaj przeskoczę. Okej, teraz słuchajcie, zrobimy sobie tak. Teraz się wybi... O kurde, weź wróć tutaj na to. Dobra, i teraz uwaga, sanie świętego Mikołaja. Lecą se, przelecą se. Tutaj ładnie, pięknie, ciach na metę. Zdrowiutko, siemano. No dobra, tutaj daję 6,5 na 10. Stary, bo to jest za krótkie i za proste. No dobra, ale tutaj jeszcze kolejny autor, Sorex180, pisze: dla Aberki, wpisujcie co tydzień kod Abra. No co, no słuchajcie mądrego, aż miło posłuchać. Okej, pokaż jak to wygląda. Ej, dobra, ta mapa, no dość prosta, ale dość mocno rozbudowana też zarazem. Więc ciekawe, ciekawe to może, słuchajcie, być. Okej, widzę, że zaczynamy, słuchajcie, w taki sposób. Ja bardzo, bardzo nie lubię czegoś takiego, słuchajcie. Naprawdę giga tego nie lubię. A, no właśnie, bo słuchajcie, no niestety, ale jest coś takiego, że słuchajcie, bardzo często włącza się podwójna spacja, kiedy tego nawet nie chcesz, więc wolę, słuchajcie, sobie przejść to tędy, no nie? Te fioletowe klocki to naprawdę, jakby one są gigantycznie niepotrzebne w tych mapkach, no ale spoko. Dobra, jedziemy sobie tutaj, teraz sobie doskoczymy tutaj, ładnie, pięknie. Teraz przeskoczymy sobie tutaj, dobra, spoczko. O, ajajajajajaj. Całe szczęście, że tutaj, słuchajcie, jest checkpoint, więc jakby spoko. Dobra, przeskakujemy, o kurde, one po prostu strasznie szybko, słuchajcie, się przekręcają, no nie? Takie, słuchajcie, mam odczucia. Dobra, tutaj ciach, ciach, też na to. I może warto, słuchajcie, czekać po prostu co każdy klocek, no bo naprawdę one... Wow. Powinienem, wiecie co mieć? Powinienem, a to nie w tę stronę w ogóle, słuchajcie, poleciałem. Powinienem mieć emotkę, którą bym się, słuchajcie, zatrzymywał, ale niestety takowej, słuchajcie, nie posiadam. Dobra, jestem tutaj i teraz dawaj, mordeczko, wskoczymy sobie tutaj, wskoczymy sobie teraz tutaj na to, wskoczymy sobie teraz na to. Ej, miło się gra, naprawdę, słuchajcie, miło się całkiem gra. Okej, tylko że to nie wybija praktycznie w ogóle, o czym my mówimy. Ej, serio, o czym my mówimy, że to w ogóle nie wybija? Dobra, wybij mnie tutaj, no, mordo, mordo, podbij mnie tutaj, halo, 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 halo. Dobra, ale... co? Ej, to jest jakoś bardzo dziwnie dopracowane. A jak stanę, słuchajcie, tutaj na skraju, to może doskoczę? A, dobra, na skraju, okej, to już jest, słuchajcie, trochę... tylko trochę lepiej. To jeszcze raz, w takim razie idę sobie tutaj na ten kraniec. Teraz słuchajcie, od razu robimy sobie ciach. Robimy sobie tutaj ciach. Teraz jak się odpowiednio dobrze przekręcimy, to sobie wskoczymy na to. I tutaj są, słuchajcie, te pypki, które wystają. Są te pypki, co wystają. Dobra, to my sobie tutaj właśnie staniemy ładnie, pięknie. Dobra, teraz, o Jezus, o je... Ej, dobra, to słuchajcie, to jest... Ej! To jak to przejść akurat? Bo to jest akurat trochę porąbane, że słuchajcie, jakby tutaj nie ma jak tego przejść, skoro słuchajcie, one cały czas biją. I tak cały czas biją, to słuchajcie, jak? Dobra, chyba że właśnie w taki sposób, żeby po prostu na czuja próbować, no nie? Dobra, liczę na to, że tutaj, słuchajcie, będzie kolejny checkpoint. Okej, mamy jakąś zjeżdżalnię, słuchajcie. Nie! No stary, jak ty wykalkulowałeś tą trampolinę? O czym my w ogóle mówimy? Ja nie wierzę, ale to był troll. Ale to był, słuchajcie, gigantyczny troll. I co, teraz na to żółte, spoko, 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 spoko. Czekaj, co? No to jeszcze raz, słuchajcie, jeszcze raz w takim razie. Dobra, dawaj, wariacie, lecimy od razu tutaj na to żółte. O kurde, ale to jest... No i dobra, i co ja mam teraz niby tutaj zrobić, słuchajcie? Tutaj to nie wiem. No bo jakby bez beki, słuchajcie, czy to się w ogóle da? Chyba, że jakoś, wiecie co? Może boczkiem. A, w ten sposób. Dobra, 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 dobra. Nie, 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 nie! Ta mapa wyglądała na strasznie prostą. A słuchajcie, absolutnie taka nie...
ty. No, czy ja mogę tutaj wyskoczyć? Aha, ale po co ja w ogóle mam, słuchajcie, z tego wyskakiwać, tak szczerze? Jeżeli ja mam tutaj tą platformę, która podjeżdża, no nie? To jak, słuchajcie, ona podjeżdża, to przecież ja sobie stąd wejdę normalnie, tak? Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, i gdzie ona teraz, słuchajcie, mnie wybije? Ona mnie wybija tutaj na te trampoliny. Rozumiem, słuchajcie, że to jest checkpoint, więc wezmę sobie ten checkpoint. I teraz, słuchajcie, tymi trampolinami... O kurde, patrzcie, to się w ogóle nie odbija, nie? Ale jazda, dobra, to jest gigantyczne. I teraz, słuchajcie, mamy kolejne zjeżdżalnie, czy jakkolwiek, słuchajcie, to nazwać. Dobra, wracam. O! Nie! Dobra, dawaj mordeczko, jedziemy jeszcze raz, bo zaraz mi się skończy czas i ja w ogóle, słuchajcie, tego wtedy już przejść nie przejdę. Okej, okay, musimy stać sobie tutaj i dobra, od razu oczywiście strzałeczka W do przodu. Okej, okay, doskoczymy, słuchajcie, doskoczymy, dobra, ciuch! Let's go! Mapa fajna, mapa wymagająca, daje 9 na 10, gdyby była ciutkę ładniejsza, to bym dał totalnie dychę. Kolejna mapeczka, słuchajcie, nazywa się Good Obby. Jeżeli ktoś mówi o Obby w Stumble Guide, to może być problem, bo to jest nazewnictwo z Robloxa. Natomiast jest napisane Abra Team, więc Blue Abra Team! I mapa dla Abry od kebaba. Nie mówiąc o tym, że kebaba bym se zjadł. Dobra, pokaż jak to wygląda. Ej, mamy napis Abra z tych fioletowych elementów, których najbardziej nie lubię. Nice. Mapa wygląda dość prosto, ale przed chwilą właśnie graliśmy prostą mapkę, a się świetnie grało. I takie mapki są najciekawsze, że niby jest prosta i tak dalej, a jednak jest gigantycznie ciekawa. Dobra, słuchajcie, przechodzimy tutaj między tymi młotami. Teraz sobie przejdziemy tutaj, dobra. Tutaj szybki postój znowu. Nie bij biednego Abera, lelelele. Dobra, teraz słuchajcie, trampoliniarz. Zanim, słuchajcie, przejdziemy dalej, to muszę się tutaj zastanowić, żeby tutaj nie zważywić. Te zielone, słuchajcie, jak one idą wszystkie naraz, wszyściutkie idą, słuchajcie, naraz. Więc teraz, słuchajcie, o, teraz trzeba. Teraz, słuchajcie, trzeba, teraz. Dobrze! O kurde. No i to, co tygry skill było najbardziej. Pytanie, słuchajcie, czy to jest jakiś checkpoint? Czy to różowe, to, słuchajcie, jest checkpoint? Jeżeli tak, to ja sobie go tutaj poprzechodzę w lewo i w prawo, żeby oczywiście ten checkpoint dostać. I teraz, słuchajcie, robimy te grzybki, no nie? Dawajcie. Dobra, okej, te grzybki podbijają na niezłą odległość, więc powinno, słuchajcie, nam się tutaj udać bez większego problemu. Dobra, i teraz, słuchajcie, znowu jest ta sytuacja. O, napis Abra! Patrzcie na to, AB. R.A. No niestety, słuchajcie, musiałbym się trochę oddalić, żeby to lepiej było widać, ale czy wtedy to mnie przypadkiem nie dotknie? Czekaj. No dobra, troszeczkę lepiej widać to Abra. Dobra, tak czy inaczej... No dobra, dowiedzieliśmy się, że przynajmniej mamy checkpoint, więc nie jest tak źle. Dowiedzieliśmy się, że tutaj też grasują, słuchajcie, młoty, które nie są zbyt przyjemne dla nas. Ale jest okej, słuchajcie, jest okej, dobra. I przechodzimy sobie na metę, ej, bardzo miła mapa. Gdyby była dłuższa, to dałbym więcej, a daję 8,5 na 10. A tu mamy kolejną mapeczkę, słuchajcie, od Wiktora tym razem. Nazywa się Zamek Króla. I uwaga, jak to wygląda? No słuchajcie, mapka jest totalnie nie wiadomo czym. Jest z jednej strony, to jakiś wielki zamek faktycznie, tam potem po bokach w ogóle jakieś gigantyczne odległości. No słuchajcie, nie mam pojęcia, czego się tutaj spodziewać, ale może być, słuchajcie, ciekawie. Ej, dobra, mamy jakieś platformy, po których mamy skakać. Mamy tron zrobiony z trampolin. Chłopie, co ty gadasz? Ej, naprawdę, to słuchajcie, jest tron zrobiony z trampolin, ale jazda. Ej, to na pewno podniesie ocenę o pół punktu. Naprawdę to wygląda fajnie. Dobra, to tak czy inaczej, słuchajcie, polećmy sobie tutaj oczywiście. Dobra, ładnie, pięknie wlatujemy na to. Teraz tak, ten grzybek, słuchajcie, musi nas wybić tutaj. I co dalej, słuchajcie? Co dalej? Czy my musimy lecieć? O kurde, bo tu są jakieś kolejne kręciołki. Ale jak my mamy, słuchajcie, to w ogóle przejść? Chwila, moment. Może ja bym zeskoczył tu jeszcze raz i zobaczył, czy ja nie mam gdzieś wskoczyć, słuchajcie, dalej? No chwila, no bo tutaj jest kręciołek, ale ten kręciołek, słuchajcie, do niczego nie prowadzi, prawda? Czy mi się tylko wydaje? Dobra, polećmy sobie tędy, ale już, słuchajcie, trochę się gubię w tej mapce. Nie mam pojęcia, słuchajcie, którędy mam iść. Ja rozumiem, że Zamek Króla, ale on musiał jakoś to przejść, słuchajcie. No musiał. To o co w tym wszystkim chodzi? Powiecie, że może trzeba poustawiać te klocki, ale nie. Ewidentnie, słuchajcie, ich się nie ułoży, dlatego że one są za bardzo w ziemi, no nie? Serio, ewidentnie są za bardzo w ziemi. A jakbym, słuchajcie, wszedł sobie na to, to też, słuchajcie, nic totalnie nie zmienia. To... O co chodzi? Ej,
bo już nawet mi się podobała ta mapka, a teraz to słuchajcie, nie wiem co mam zrobić. No tam jest meta, słuchajcie, a ten odbijacz wcale nie wybija, słuchajcie, na tak wielką wysokość. No to nie ma sensu. Ej, tam. No czekajcie, no to musi być jakiś easter egg, coś ukrytego. No jak on niby to przeszedł? Dosłownie! Zostałem strollowany, ktoś mi to podesłał, rozumiecie to? Jedyne co naprawdę przychodzi mi, słuchajcie, do głowy, to tutaj, że jest jakieś jeszcze przejście, słuchajcie, do środka. Tutaj mamy, popatrzcie, takie belki te fioletowe, one chyba nic nie robią, ale pomyślałem sobie o tym, że tu za tym może być, słuchajcie, trampolina, której nie ma! Nie ma! Tam, słuchajcie, widać to żółte kręciołko, no nie? Kurde, to jest troll roku! Bo wiecie, ja często narzekam na jakąś mapkę, że nie jest jakaś najładniejsza, ale tutaj, słuchajcie, popatrzcie, po prostu nie da się jej przejść. Patrzcie teraz w górę, patrzcie w górę, tutaj nic nie ma, nic nie ma! Więc order trolla roku dostaje ten gość kebab.